Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Chcę przypomnieć, że bycie w ciąży to jest normalny stan, jaki przeżywa kobieta. Mówię to jako kobieta, która przeżyła 4 ciąże i z tego jestem dumna. Trzeba mówić o opiece nad kobietą w ciąży, a nie o aborcji. I chcę przypomnieć, że zbieranie danych nie jest niczym nowym. I tu mam pytanie do pana ministra. Jakie standardy obowiązują w Unii Europejskiej do tej pory, a jakie będą po 1 stycznia 2023 roku? Czy przypadkiem nie jest tak, że w wszystkich krajach europejskich będą takie same standardy, gdzie będzie kobieta zarejestrowana tak, aby się zająć w tym stanie, w którym ona przeżywa poczęcie nowego życia? Bo życie jest najcenniejszym darem, o który winniśmy wszyscy zadbać, a przede wszystkim politycy. I jeszcze ja mam taką jedno przesłanie. Dziękuję bardzo. O aborcji mówią przeważnie ci, którzy do tej pory się urodzili. Pani poseł Monika Wielichowska, Koalicja Obywatelska.